Narodowe Święto Niepodległości w Muzeum Wojska Polskiego to dzień uroczysty i podniosły, tak jak zgromadzone tu pamiątki patriotyzmu Polaków i ich wojska. W tym dniu Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Narodowe w Warszawie połączyły swoje ekspozycje i wspólnie zaprezentowały zbiory. Obowiązywał jeden bezpłatny bilet wstępu. Obie instytucje odwiedziło łącznie blisko 10 tysięcy gości, wspólnie świętujących odzyskanie niepodległości. Park plenerowy Muzeum Wojska Polskiego odwiedziło kolejnych kilka tysięcy osób. O godzinie 10 wicedyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Henryk Łatkowski dokonał uroczystego otwarcia muzeum. Pierwsi goście otrzymali pamiątkowe upominki. Jak co roku kolejka oczekujących do wejścia była już olbrzymia. Zwiedzającym zaprezentowano wszystkie wystawy stałe, począwszy od Wojskowość Polska od średniowiecza do XVII wieku, aż po Polacy na frontach II wojny światowej 1939-45. Kolekcję obrazów Jana Władysława Chełmińskiego 1851-1925, które powstały jako ilustracje do wydania albumowego zatytułowanego Wojsko Księstwa Warszawskiego. Najnowszą wystawę czasową Od podwody do czołga, generał Stanisław Maczek i jego żołnierze. Dużym wydarzeniem muzealnym było zaprezentowanie po raz pierwszy unikatowego obrazu, zidentyfikowanego w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego jako Martwa Natura Kwiatowa w szklanym wazonie Andreasa Stecha, druga połowa XVII wieku, obraz po konserwacji. Ponadto zwiedzający mieli wyjątkową okazję porównania trzech wizji Bitwy pod Grunwaldem, Jana Matejki w Muzeum Narodowym, Wojciecha Kossaka i Stefana Garwatowskiego w Muzeum Wojska Polskiego. Na dziedzińcu wewnętrznym w namiocie promocyjnym zaprezentowano wystawę okolicznościową Szablą odbierzemy, broń biała w bojach o niepodległość. Wystawę okolicznościową Archeologia militarna, czyli skarby z pobojowisk. Prezentację nowo pozyskanych pamiątek do zbiorów Muzeum Katyńskiego, związanych z lekarzem Wojska Polskiego podpułkownikiem Janem Boroniem, zamordowanym w Charkowie. Torsy mężne. To kolejna wystawa okolicznościowa inspirowana umundurowaniem historycznym znajdującym się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego. Kolekcja 19 obrazów autorstwa Andrzeja Nowackiego. W Muzealnym Parku Plenerowym można było zaglądnąć m.in. do kabin samolotów JAK-40, transportowego AN-26, myśliwców MiG-29 oraz SU-22M4 oraz śmigłowców szturmowego Mi-24, transportowego Mi-8T oraz wielozadaniowego Mi-2P.
tego dnia zaprezentowały się grupy rekonstrukcji historycznej, a wojsko promowało Narodowe Siły Rezerwowe.